Jestem w Amelka. No. To zapłacimy 1000 no. za opiekę nad Amelką na 2 tygodnie. Amelka, Amelka moja kurtka! Jesteśmy żałośni. Płacę blikiem, on do mnie dzwoni, ja nie mogę się rozerwać. Jeszcze no. I my się spotkaliśmy w windzie, no i wchodzę do tej windy z lekcji. Misia, pisia. O tak. Chcę ja mam prezentować zakupy? A ty do mnie idziemy do Zary i ty mnie zmusiłeś i ja musiałam iść do Zary. Tak, było tak. Jak w tych, na tych aukcjach, co na Facebooku sprzedają. Kto chce taką bluzeczkę luksusową, a za 10 zł to... Kochajcie się. Cześć, lodzi widzowie. Hejka! Byliśmy na zakupach i dzisiaj wam pokażemy, co kupiliśmy i takie vlogi są najlepsze, bo są najbardziej interesujące, a my, żeby to nagrać, to najpierw musimy jechać na zakupy i nakupować pełno rzeczy. No właśnie. Jestem Amelka. Chyba czekać, jestem śliczna i słodka. Jestem ciekawa, co tata ma w tych torbach, gdzie kupowiści coś mi kupił. Na Amelki nic nie mamy tym razem. No tym razem nie, ale ona czeka. Chcę ja mam prezentować zakupy? No jak już tak stoisz, to dawaj. Jak to się nazywa? Ty dawaj, a weź zrób unboxing raz. Zawsze ja pokazuję, weź raz ty. No dobra, nie ma sprawy. No. No to dobra. To, no to Mija, weź się swój. To chcę usiąść sobie drugi raz na tym fotelu od miesiąca. Mija, poproszę, żebyś zeszła. Misiu, poproszę na to, dziękuję. No to tak. Kochani widzowie, ja byłam w galerii i kupiłam tak. Ej, patrz co robiłem. Usiadłeś jak gwiazdor, no. Czyli tak, na prezent byliśmy Massimo Dutti. To kupimy, nie powiemy, bo czasem vlog wyjdzie szybciej niż urodziny i będzie lipa. Tak jest. Prezent spalony. Tak. Więc nie pokazujemy, co kupiliśmy, coś małego, fajnego. Massimo Dutti udaliśmy się do Rituals'a. Zakupić najlepsze na świecie pianki. A wiesz, że tobie też kupiłam? No tak, coś mi nie pasowało, że ta czarna chyba jest męska. Chciałem się myć? No by wypadało. No szarym mydłem całe życie też nie można. Chciałam, żebyś miał trochę luksusu. To na te urodziny się tak mam umyć porządnie? Na te urodziny. Taka sugestia. Mm. Kartka urodzinowa, no tam w dniu urodzin. Bardzo fajna, ładna. To można zobaczyć, gdzie musi, jak on dostaniesz. No to tak. Ale tam w środku są fajne życzenia. No to fajne życzenia pokaż. Jeszcze nie wypełniliśmy ich, ale zobaczcie jak fajnie. Bardzo fajne. Kiczka sobie kupiła dwie piany z Rituals'a, jedna czerwona. Tak, uwielbiam te pianki. Jeszcze kupowałam zawsze olejki, ale teraz już nie kupuję, biała. Bo takie wodne są strasznie. Czarna dla mnie. Tak. No i super, no i unboxing. A czemu tobie kupiłam? Bo jak ja kupię dla siebie, to ty potem gadasz, że po co ty to nakupowałeś, te pianki, a potem już wszystkie zużywałaś. Potem byliśmy w Zarze, bo Kiczka mówiła, że ona potrzebuje popatrzeć sobie. Nie. To taki w ogóle, jak on kłamie znowu. No i to było tak. Szliśmy sobie galerią i ty nagle do mnie mówisz, że a do Zary nie idziemy, idziemy do Zary. A ja mam, że nie, że ja dzisiaj chcę iść do Zary. A ty do mnie idziemy do Zary i ty mnie zmusiłeś i ja musiałam iść do Zary. Tak, było tak. A mam pokazywać, co kupiliśmy? Tak. A no mam, dobra. No to jest w sumie miło, że to sobie kupił. Ja kupiłem sobie dla ciebie leginsy. Tak. Prosta no i tyle w temacie. No z tyłu, tak. Żeby po domu chodzić. Po prostu mam leginsy do chodzenia po domu. Tak. No i dla Lejci mamy takie fajne ciuszki. Dla Lejci takie leginsy. To są jej pierwsze z takimi rozszerzonymi nogawkami. Takie żółte wzięliśmy leginsy na wiosnę. To jest wszystko w rozmiarze 86. Widać. O. Tyle. Ale te były droższe. Bo ja pamiętam, że w sklepie. Te kosztowały 46. A brązowe 46. Tak. No jak w tych, na tych aukcjach, co na Facebooku sprzedają. Aha, na live'ach. Na tych live'ach, no. Że kto da więcej? No. Kto chce taką bluzeczkę luksusową, a za 10 zł to sobie możesz iść na rynek i tam sobie kupić. Tutaj jest luks. Luks odzież. Tak lecą? Tak, na TikToku widziałam takie że BTS-y z nich robią. No. No fajnie. Także to jest luks odzież. Takie coś. I to mi się tak spodobało, bo te kwiatki są odstające. To widać? Widać. One odstają, no i mi się spodobało. Bardzo ładne. No i no, opowiemy historię z tą bluzą, bo ona jest taka dosyć, no, jak z serialu miłosnego. No dobrze, no to opowiedz historię. Ja mam opowiedzieć? Ja jestem Amelka. Ja też idę. Ja wszędzie idę. Jestem Amelka. Najładniejsza.
Misia też, choć jesteś najładniejsza. Chodź, Misiu. Chodź. Misia też jest najładniejsza. Misia, Pisia. O tak. No, Buzia kupi, tylko pokazują, a ja to cię też jestem ładna. Z tymi zakupami, z zakupami z Nike wiąże się historia, miłosna, którą opowie wam Kiczka. No i to było tak, nie? Idziemy sobie w galerii. Historia w trzech częściach, Efi Kolant typowy. Nagrywamy, Efiki broją. Nagrywamy, Lejcia krzyczy. Nagrywamy, coś się dzieje, coś się psuje, coś nie działa. I od nowa, i od nowa. Jest. No i to było tak, nie? Poprawić, bo my zawsze jak nagrywamy vloga, to ja jestem już cała rozlenuana po całym dniu. Nigdy nie na świeżo rano, w świeżym make-upie. No bo ty nie chcesz nagrywać rano. Bo nie ma czasu. No. A wtedy jak nagrywamy wieczorem, to ja już jestem cała rozlamuana. Wieczorem też nie ma czasu. No nie ma. Tylko nagrywamy, bo musimy. Wiem. Bo widzowie ciągle tyle, a kiedy będzie vlog, a kiedy będzie vlog. No i mówię, to nagrywaj dobra. Wtedy. Nie, jeszcze raz. To jest tak. No i idziemy sobie tam w tej wystawie, w tej galerii. No i ja mówię do Miłosza, że zobacz, jaka ładna bluza, tak mi się spodobała. A Miłosz do mnie, no to idź sobie ją kup. A ja mówię, że nie, no bez przesady, tylko po prostu mówię, że ładna i nie chcę, idziemy dalej. Nie ma czasu, już jedziemy do domu. No i Miłosz co zrobił? Chcę już zrobić, ja patrzę co on robi, odwracam się, a typa nie ma, tak. Poszedł. Ja patrzę, gdzie on idzie. A on do mnie, że idzie do tego sklepu i mi kupić tą bluzę. Ja do niego skąd będziesz wiedział w ogóle, jaką bluzę kupisz mi, jakąkolwiek, a mi się tylko ta jedna spodobała. Wy bez sensu, nie będziesz wiedziała jej nawet jaką. I wiecie, co z niej gorsze? Szłam za nim, on szedł do tego sklepu i szedł do sklepu i poszedł prosto do tej bluzy, która mi się podobała, a on nie widział jej przez okno wystawowe, nie wiedział nic. Po prostu mu powiedziałam, że ładna bluza, a wie, jaki teraz jest mój ulubiony kolor. Szedł do sklepu, podszedł do tej bluzy, wziął do mnie S czy M, wziął M i poszedł do kasy. Wiedział co? Ale jak długo to jest? To jest niesamowite, to jest fenomenalne, to jest niemożliwe, to jest jak jakiś abrakadabra. Skąd ty wiedziałeś, że cały sklep jest potężny? Że akurat ta bluza mi się podoba? To są umiejętności prawdziwego męża, a nie jakiegoś potrebnego. No i trafił, to była ta bluza, która mi się rzuciła w oczy. Mogę wam pokazać, jaka ładna. No i to była ta bluza. Więc chcesz czy nie, miałam ją mieć. No a że mi się podobała, no to za dużo nie miałam nic przeciwko. No ale nie, śmieszna ta sytuacja, bo normalnie bym sobie poszła i ją kupiła, ale po prostu jakoś dzisiaj szliśmy już do domu, no to do samochodu, nie chciało mi się po nią cofać. Ale Miłosz poszedł, kupił. No, no i wtedy jak on poszedł to kupić, ale już jesteśmy żałośni. Przecież ja mogłam sobie iść sama tą bluzę kupić i teraz jak dokończę tą historię, to tak samo ty mogłeś iść sam sobie kupić to, co ja tobie kupiłam. No i on poszedł kupić tą bluzę, nie? Jak ja już się kopnam, że on wie, że jaka to bluza, patrzę, idzie do kasy, no to dobra, nie? No to ja biorę Lejcie, odwracamy się, wychodzimy ze sklepu i poszłyśmy do sklepu obok. I Miłosz do mnie dzwoni, gdzie wy jesteście? Ja mówię, że poczekaj, zaraz wyjdziemy. On do mnie, ale z jakiego sklepu wyjdziecie? Stoję przed tymi wszystkimi sklepami i ja was nie widzę. Ja mówię, poczekaj, zaraz wyjdziemy. Akurat stałam przy kasie, płacę, blikiem, on do mnie dzwoni, ja nie mogę się rozebrać. Jeszcze nogą bujam Lejcie, zabawka jej spadła, smożek jej wypadł, dramat. No ale jakoś sobie radzę. No i ja mu kupiłam czapkę. Elegancko. Nawet nie pasuje kapel z bólówka. Wyglądam jakby... A to nie jest dla ciebie, halo halo. Jakbym szła grać w tego, w tenisa. Nie pójdziesz grać. W golfa. Też nie pójdziesz. Nie? Nie. Nie wypuszczę takiej gwiazdy. Nie. No i to mu kupiłam. I to mu jeszcze kupiłam, no skarpetki zwykłe. No. Stwierdziłam, że na wiosnę fajne, bo ani za krótkie, takie balerinki, ani za długie, takie za kostkę, no to te będą idealne. Aha. No i tak z siebie kubków zrzutowa, nie kubków zrobiliśmy, nie? No. No bo, a ja muszę, wychodzę z tego sklepu, a go tam jeszcze nie ma, Miłosza, bo akurat nas szukał, był w zupełnie innym sklepie. No i dzwonię do niego, gdzie jesteś, żeśmy się tak szukali, jak dwa debile w galerii, nie? No i my się spotkaliśmy w windzie, no i wchodzę do tej windy z Lejcią, nie? I jeden go, surprise! I udaję prezencik. Zamiast każdy iść, jak dorośli ludzie do sklepu, wybrać co się tam chce i sobie kupić, no to nie, przecież my nie możemy normalnie, my musimy nienormalnie, każdy w swoją stronę. No ale to w sumie jest takie urocze, nie? Tak. Jakby każdy z nas poszedł do sklepu i sobie kupił, to by nie było tyle frajdy. Nie. No i tą uroczą historyjką, macie buziaczka na koniec, kończymy tego vloga. Ja mam lewy profil. Ja z prawej wyglądam jak koń. I tą uroczą historią... O, teraz kończymy tego vloga. Kochajcie się, bo miłość jest piękna. Róbcie sobie takie fajne prezenty. Widzicie, coś tam sobie i tak by sobie kupiła i tak, ale jak wy kupicie, to jest lepiej, fajniej. No tylko trzeba też znać tą drugą połówkę, coś tam
kumać, nie? Co i jak? Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Tam było pełno bluz, pełno i one wszystkie mi się podobały, ale nie do tego stopnia, żeby je kupić. A miło, że jak strzała do tego sklepu podszedł do tej bluzy. Jak? Po prostu, no, że ten kolor był... Amelka, ci Amelka, moja kurtka! Boże, Amelka coraz większe szkody, nie? Aha, ostatnio wolebiłem wyliczenie, ile wyszło, nie? To teraz siada, liczy się 1000, bo pogryzła, leci samochód Land Rovera. To doliczamy jej tysiaka jeszcze. Coś jeszcze teraz popsuło. Nie wiem, każdą ziołą ona się nie wypłaci, nie? To tam jest dla mnie. A fotel! Ten nowy fotel, który kupiliśmy na poprzednim blogu, to już też zjadła. No to gdzieś Amelka już straty na 3 koła wyszło. Tyle w temacie. Może ktoś chce kawisia? Miła, przyjazna, grzeczna, nic nie gryząca. Chociaż ładna. Chociaż na 2 tygodnie, to oszczędzimy gdzieś 3 klocki. No czaisz? No. To zapłacimy 1000 za opiekę nad Amelką na 2 tygodnie. Ona jest słodka, przesłodka taka... I się całuś, no i w ogóle. No, jeszcze wiem do przodu. No. Dobra. Dobra, trzymajcie się kochani. Do zobaczenia w następnych filmach. A te filmy, widzicie, fajnie podtrzymujemy. Będą częściej, krótsze, ale częściej. Tak. Tak jak chcieliście. Tak. Ciao. Kochajcie się.